Bolton Fonio. Piłka do biurka. Zatrzymany jednak kozioł przy linii końcowej. Od razu ścięcie pod kosz w wykonaniu Slider. Ale cóż z tego, skoro Sterlicki niedokładnie do Leśniaka i Leonard Lar. Orłowski odcina wysokiego Węgra pod koszem, ale ostatecznie udało się. Poradki. Oddaje piłkę na odwód. To jest Mateusz Orłowski, aż. Orłowski ze skrzydła pod kosz. O, kto grać? Pod kosz. Dobrze i szczyka Sternicki. Piłka jednak do Mateusza Orłowskiego, który Grzejszczyk blisko zbiórki, ale ostatecznie zbiera Giurk. I Węgrzy trafia wszystkim ataku Kolos Kekesi. Ale zobaczmy, Polacy nie są dłużni. Patrzy nieskutecznie. I Polacy w szybkim ataku. No ale w obronie i Polacy. Filip Kowalczyk. Kowalczyk za dwa. Poradzki. Zamknięta jednak linia końcowa. Piłka do Orłowskiego. Ten od razu za trzy punkty. I zobaczmy, Mateusz. Niecelnie Grzejszczyk zbiera. I zobaczmy, Leśniak. Indywidualna akcja Leśniaka. I są dwa punkty dla. Zakozował sobie piłkę w nogi. I piłka dla Węgrów. Leonard Lar. Pod kosz. Kowalczyk. No teraz. Twarda zasłona od Borowskiego. Padł tam jak rażony piorunem Kekes w stronę. Przy biurku Leśniak. Ależ piękna asysta biurka Kekesu. Za trzy punkty stopu. Kekes za plecami do Giurka. 8 sekund do końca akcji. Zygmunt Giurk. Ależ powiesił w powietrzu. Stopunktowym prowadzeniem. Reprezentacja Polski. Leśniak teraz zabiera piłkę Giurkowi i punktuje celnie. Natomiast odzyskują bardzo szybko piłkę Węgrzy. Kekesi. Omesza Rosa i ten. Indywidualny podkosz, ale blokuje go efektownie Bendegus Keller. Zobaczmy Kellera. Najpierw blok w ogóle. Giurk. Giurk będzie grał z Leśniakiem. Zatrzymał kozioł Giurk. Ależ uciekł spod Wagan za trzy niecelnie. I Węgrzy w kontrze. Giurk trafia. Ale dobrze w obronie ustał Giurk. Leśniak. Znów dobrze w obronie wyglądają Węgrzy. Sternicki. Dwie minuty do zakończenia spotkania. Za trzy punkty trafia. Kapitalnie rozegrany.